Spokojnie, bez nieagresywnie, dosyć dobry czas. Nasi najwięksi konkurenci są za nami w mistrzostwach Polski. W Pucharze Świata 12 miejsce, więc no same duzy przed nami. Za nami. Jesteśmy po dwóch odcinkach sobotnich, 2 razy 140 km. Pojechaliśmy równo, mniej więcej z takim samym czasem. Jesteśmy bardzo zadowoleni. No, stawka, zawodnicy są z górnej półki, więc to, że jesteśmy w pierwszej dziesiątce, trzymamy się mniej więcej tej dziesiątki, to jest dla nas olbrzymim sukcesem. Zobaczymy, co będzie jutro. Myślę, że będzie jeszcze lepiej niż dzisiaj. Pierwszą dziesiątkę zamyka załoga numer 112. Paweł Molgo, Janusz Jandrowicz, mistrzowie Polski w rajdach terenowych. Błyskawiczna kariera. No, senior nie chce wysiadać z samochodu do nas. Musieliśmy, proszę Państwa, zażartować, żeby się poderwał. Nie, nie, żartujemy. Jeszcze niedawno jeździłeś zupełnie innym samochodem. No, kiedy doszło do zmiany auta, rozpoczęły się sukcesy, bo co by nie powiedzieć, tytuł mistrza Polski w ubiegłym roku. Świetne miejsce teraz, tutaj, 10. pozycja. Które dla Ciebie były OS-y kluczowe? No, w zasadzie wczoraj, bo wczoraj 2 razy 140 km wypracowaliśmy bardzo dobre miejsce. Dzisiaj mieliśmy pecha, stanęliśmy na 10 minut niestety na ostatnim OS-ie. To spowodowało, że jesteśmy na 10. miejscu, a nie mogliśmy być na 9., ale jesteśmy przeszczęśliwi, bo przed nami sami zawodowcy. Także my jesteśmy, można powiedzieć,
amatorami, bo nie jeździmy zawodowo przecież w rajdach. Cała czołówka Pucharu Świata przed nami. Można powiedzieć dwa zespoły fabryczne, Mini, Toyota, Overdrive, także dla nas to jest absolutne zwycięstwo. No jest to zwycięstwo. Myślę, że przesadna skromność, proszę Państwa. Mistrz Polski mówi, że nie jest zawodowym kierowcą. Także jesteś zawodowcem. Powiedz mi, jakie starty do końca roku? Czy tylko Mistrzostwa Polski, czy jeszcze coś więcej? A może o Dakarze już myślimy? O Dakarze myślimy, byliśmy w Dakarze, w mieście Dakarze w zeszłym roku. Zresztą odnieśliśmy, w tym roku odnieśliśmy tam wielki sukces, bo wygraliśmy klasę T2 na trakcie starego Dakaru, Eco Race. Najbliższe plany to jest 24 październik, ostatnia eliminacja Mistrzostw Polski i później to, co nas fascynowało i fascynuje, jedziemy do Kenii na rajd safari Mercedesem klasycznym, którego tutaj można zobaczyć w parku maszyn i w tej chwili już tylko to w głowie mamy. Fantastyczna przygoda, zazdroszczę Wam i gratuluję takiego wyboru. Jeszcze raz przypomnę, 10. miejsce w klasyfikacji generalnej. Paweł Molgo, Janusz Jandrowicz.